Jeszcze tylko przez półtora roku będzie użytkowana stacja przeładunkowa w Siedliskach. Do kwietnia 2012 roku u jej podnóża stanie zakład unieszkodliwiania odpadów. Już podpisano i wmurowano akt erekcyjny, który jest oficjalnym początkiem budowy. Spalarnie, które miały być panaceum na gospodarowanie odpadami, sprawdzają się w dużych miastach. Co robić z takimi regionami jak Ełk? Ano to, co planujecie do zrobienia. To jest super nowoczesne, to jest mierzone właśnie na tego typu region, to jest mierzone na ten stopień rozproszenia, nazwijmy, producentów odpadów i to są technologie, które naprawdę można określić stanem sztuki w tej dziedzinie. Powstanie tego zakładu ureguluje gospodarkę śmieciową na terenie 12 samorządów, które tworzą związek międzygminny. To one wzięły na siebie trud uporządkowania tej kwestii. Jest to ukoronowanie kilkuletniej pracy wszystkich samorządów i dobrze, że na to powstała zgoda, bo śmieci, odpady rosną w katastrofalnym tempie. Przestaną za kilkanaście miesięcy, kiedy powstanie sortownia odpadów, kompostownia i obiekty pomocnicze. To najpoważniejsze zadanie, jakie kiedykolwiek wykonywało ełckie przedsiębiorstwo budowlane. Z tego względu, że to są obiekty o konstrukcji żelbetowej wylewanej, o długości, o gabarytach 100 metrów długości, 42 szerokości i 11 wysokości. Także te hale muszą być takie duże z tego względu, że w tym muszą zmieścić się wszystkie urządzenia, które będą sortowały odpady. Będzie to najnowocześniejszy zakład budowany obecnie w Polsce i naszpikowany nowościami technologicznymi. Nowością będzie zespół separatorów optopneumatycznych, które z prędkością 3,5 metra na sekundę posortują nasze śmieci. Separatory optopneumatyczne, a więc separatory o dużej bardzo wydajności, mające możliwość segregacji odpadów w każdym elemencie, który będziemy mogli dla niego wskazać jako potrzebę dokonania selekcji. Zastępuje to pracę wielu ludzi, pracę na pewno dość nieprzyjemną do wykonywania. Już są widoczne fundamenty budynku administracyjnego, w pobliżu którego powstanie główny wjazd do zakładu z wagami do ważenia śmieci oraz punkt dobrowolnego dostarczania odpadów przez mieszkańców. Każdy będzie mógł dobrowolnie tutaj przywieźć, bezpłatnie te zostawić tutaj. Posegregowane oczywiście odpowiednio, lub wielkie gabaretowe, czyli już nie powinny się gdzieś na śmietnikach znajdować stare wielkie tapczany, lodówki i inne rzeczy, tylko tutaj każdy, jak będzie chciał, będzie mógł tutaj to dostarczyć. Nowy zakład będzie przerabiał 42 tysiące ton odpadów rocznie. Zatrudnienie znajdzie w nim 45 osób.